jest jakaś tajemnica, której my nie będziemy w stanie jako ludzie, może nie wiemy, może kiedyś zrozumiemy tą tajemnicę. Ale kiedy ksiądz odnalazł tą górę, wszedł i mówi, ucałował najpierw tą ziemię i powiedział, to jest ogromny cud, że udało mi się znaleźć to miejsce i powiedział, że tu ma powstać ta kaplica, tu gdzie jest, tam pierwotna malutka kapliczka. I mu kazał za wszelką cenę zdobyć na coś więcej. No i powiedział, że przyjdą, to i przyszły, no ale widzicie, co się stało. To już jeden Bóg wie, dlatego tak musiało być. I właśnie jedno to jest przed niewolą babilońską, zobaczcie, znowu 600 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Zwróćcie uwagę na okres. 600 lat przed narodzeniem Pana Jezusa proroctwo świętego Daniela i 600 lat przed narodzeniem Pana Jezusa przed niewolą babilońską do kapłana, proroka Ezechiela, do księdza miał dar widzenia Boga Ojca i który powiedział, żeby ten lud poświęcić, czyli Izraelitów, i oni mają wypowiedzieć, miłosierny Ojcze, oczyś nas, daj nam serce i ducha Twojego. Niedojrzały naród wykpił z Boga, wykpił z kapłana, wykpił z kościoła i sprowadził nieszczęście na 26 wieków. 26 wieków. I Jan Paweł II dociera do tego i mówi o tym w Evangelium Vitae na 89 stronie, że ludzkość powinna natychmiast zawrzeć przymierze z Bogiem Ojcem, a stanie się to możliwe poprzez pokropienie ludzi wodą święconą dla daru serca i ducha Jego. Czyli analizuje słowa Boga Ojca do proroka Ezechiela. A stanie się to możliwe wyłącznie. Wyłącznie. I to, co właśnie rozmowa z księdzem biskupem, który mówi, o Jan, Boże, jak ty, Janka, dotarła do tego? Ja mówię, księże biskupie, w zwrocie Jana Pawła II wyraz wyłącznie, czyli nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Wyłącznie poprzez spełnienie prośby, czyli to dotyczy i nas, i waszego pokolenia, bo czy my dożyjemy, to jeden Bóg wie, ale wasze pokolenie to do tego